Okej, witam Was serdecznie. Słuchajcie, od lat organizuję eventy na e-bajkach, czyli na górskich rowerach elektrycznych. Ale to są eventy dla grup zorganizowanych, najczęściej dla firm, które to zamawiają. I zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że na polskim rynku brakuje, nie ma tego typu wydarzeń dla klienta detalicznego. Czyli nie możecie sobie po prostu wziąć i kupić takiego wyjazdu, takiego wydarzenia. Brakuje tego. I postanowiłem to zmienić. I w naszej firmie, w dobreintegracji.pl, od przyszłego sezonu, a tak naprawdę już za chwilę to dodamy, żebyście się już przyzwyczajali, że to już będzie się działo od wiosny przyszłego sezonu, zaczynamy właśnie z tego typu produktem turystycznym, czyli wydarzenie, czyli takie zwiedzanie Sudetów Środkowych na e-bajkach, takie wydarzenie, które sobie będziecie mogli kupić detalicznie. Jedno miejsce, dwa, trzy, nie będzie trzeba organizować tutaj wielkiej grupy. Bardzo, bardzo tego brakowało i powiem Wam, żałuję, że tak późno, ale niektórzy mówią, że lepiej późno niż wcale. Więc powiem tak, cieszę się, że ruszamy z tym tematem, a teraz Wam troszeczkę o tym opowiem. To będzie impreza cykliczna, która zaczynać się będzie wczesną wiosną, a kończyć późną jesienią. Będzie to 7 takich imprez w całym sezonie. Może dlaczego pomysł? No już powiedziałem, że tego brakuje, ale generalnie e-bajki to bardzo trafiony pomysł, jeśli chodzi o produkt. Bardzo wiele nowości powstaje na rynku różnych, natomiast uważam, że e-bike jest tak popularny, dlatego że tu producenci trafili w dziesiątkę. Powiem Wam, te góry, które są tutaj za mną, były absolutnie poza zasięgiem moich klientów. No nie może nie wszystkich, ale 90% moich klientów nie była w stanie tutaj korzystać z tych gór spacerkiem. Tak, ale ten zasięg wtedy jest mały. Na rowerach nie. Są piękne trasy, strefa MTB Sudety, 500 km tras. Co z tego, jak one były poza zasięgiem? Dzięki temu, że od paru lat produkowane są górskie rowery elektryczne, czyli górskie bajki, te góry są w Waszym zasięgu. Także pierwsza rzecz to produkt. No mega, mega nowinka i mega, mega trafiona. Druga rzecz, kochani, no to właśnie te piękne góry. Świeże powietrze, aktywność, przepiękne widoki, dobre towarzystwo, bo my to zorganizujemy przez cały weekend. To nie będzie tylko jazda rowerem, to będzie rower, później po rowerze będzie wieczorne ognisko z cateringiem, na drugi dzień znowu wyjazd. Także no, wszystko w to w kupie daje moc, że tak powiem. No temat też powiem, że jest modny, no bo teraz ekologia, rzeczy elektryczne, czyli właśnie bajki, to jest modne i myślę, że mądrze, że jest modne. Także jesteśmy też w trendzie. Słuchajcie, kolejna bardzo istotna rzecz, że to jest dla każdego, tak? I młodsi, i starsi, i bardzo starsi, oczywiście i kobiety, i mężczyźni. Czy macie moc, czy jej nie macie, wszyscy będziemy jechać równo. A dlaczego? No bo tutaj jest taki przycisk, tak? I możemy sobie wyłączyć wspomaganie, dać eko, następny bieg dać tour, następny bieg dać sport i wreszcie ostatni, gdzie ten rower nam najbardziej pomaga, to jest turbo. To jest w przypadku napędu Boscha. W innych napędach mogą być drobne różnice, ale sprowadza się to do tego samego, że jedna osoba będzie potrzebować jechać na turbo, gdzie tak naprawdę ten rower bardzo, bardzo nam pomaga, jadąc nawet pod spore przewyższenie, czujemy się, jakbyśmy jechali po płaskim, a inny na takim samym wzniesieniu
wystarczy mu powiedzmy tour czy eko nawet, prawda? Więc niezależnie od tego, ile mamy mocy, tworzymy jedną grupę, jeden team. Ja już to, tak jak mówiłem wcześniej, wielokrotnie sprawdzałem przy eventach firmowych. No ale event firmowy nie możecie do niego dołączyć. Mam doświadczenie, wiem jak to zrobić, bo te grupy cały czas prowadzę. Natomiast wy do takiego eventu nie możecie dołączyć. A teraz po prostu sobie zamówicie u nas taką imprezę i będziecie mogli skorzystać z tego, z tej fantastycznej zabawy. Słuchajcie, kolejna rzecz. Jest opcja, że macie już rower elektryczny, no ale chcecie właśnie dołączyć do takiej grupy, więc będzie taka możliwość wzięcia udziału w tej imprezie i z własnym rowerem. Czyli rower elektryczny od nas lub z własnym rowerem, oczywiście wiadomo, że będzie inna cena. Przez to, że tych imprez jest 7, one się zaczynają w kwietniu, a ostatnia będzie w październiku, tak, co miesiąc jedna. Załóżmy, że któryś weekend, który tam, bo my je z góry, że tak powiem, ustalimy, w któryś weekend, no pogoda będzie koszmarna. To znaczy, no nie ma złej pogody na rower, no ale wyobraźmy sobie, że będzie jakaś, no nie wiem, burza z piorunami, potężne deszcze, no naprawdę nie będzie przyjemnie. To nic się nie dzieje, bo jeśli macie zapłacony dany weekend i my go odwołujemy z powodu złej pogody, to nic nie tracicie. Możecie wykorzystać wpłaconą zaliczkę, voucher i przesunąć sobie na którąkolwiek z tych 7, którykolwiek z tych 7 wyjazdów. Myśmy już testowali to, bo w czasie koronawirusa były różne perturbacje. No dalej jest koronawirus, no ale zobaczymy jak to dalej będzie. No ale w każdym bądź razie były przesunięcia imprez. Raz było wolno robić imprezy, raz nie. Więc faktycznie żeśmy wam te vouchery wydawali i to się super sprawdzało. Działa to, więc tutaj zrobimy tak samo, że jeżeli jakaś z tych 7 imprez wypadnie, to po prostu przesuwamy ją na inny termin, a wy dostajecie voucher i możecie go bezpiecznie wykorzystać. Krótko mówiąc, możecie bezpiecznie z góry sobie na przykład obrany termin rezerwować bez stresu, że będzie zła pogoda i coś tam stracicie, tak? No i słuchajcie, ostatnia rzecz, harmonogram imprezy. No jak mówiłem wcześniej, dzisiaj objeżdżałem ostatnie trasy, które dopasowałem do tych 7 imprez. No słuchajcie, my tu mamy ponad 500 km tras. No to tak naprawdę no jest taka ilość, że do wyboru, do koloru. No ale jakiś plan na to mam. Pewne rzeczy będą stałe, czyli przyjeżdżacie powiedzmy w sobotę rano lub w piątek wieczorem sobie nocujecie. W sobotę rano się spotykamy, tak? Zawsze w takim wyjeździe będzie od nas jeden lub dwóch instruktorów. No i wyjeżdżamy. Zazwyczaj startujemy z jeziora Bielawskiego, ale nie zawsze, ale nie zawsze. Natomiast zazwyczaj startujemy z jeziora Bielawskiego i wjeżdżamy w pobliskie Sudety, paręset metrów od jeziora. Robimy różne piękne pętelki, po drodze przerwy, odwiedzimy różne przepiękne miejsca, gdzie są piękne panoramy, bo to w każdej takiej pętelce wybrałem parę takich miejsc, gdzie no warto, trzeba się zatrzymać i poobserwować no piękną przyrodę i piękne Sudety środkowe. Co dalej? No, wieczorem wracamy po całym dniu. Przerwa, wieczorem ognisko z cateringiem i na drugi dzień kolejna wycieczka, kolejne piękne punkty panoramiczne i tak do późnego popołudnia zwiedzamy. I taki jest szybki harmonogram. Tras jest, tak jak powiedziałem, mega, bardzo dużo, więc będę je cały czas zmieniał w zależności od tego też, kto będzie, bo powiedzmy ktoś jest czwarty, piąty raz u nas, no to, to zaprosimy go na inne trasy, tak? I także to też będziemy dopasowywać do tego po prostu jak będziecie przyjeżdżać i krótko mówiąc, kto będzie przyjeżdżał.
Podsumowując, słuchajcie, mając doświadczenie z tych eventów rowerowych, które robimy, mając doświadczenie w temacie rowerów elektrycznych, bo widzimy, jak je ludzie wypożyczają i jakiego mają banana, łączymy to w ofertę dla klienta detalicznego i od przyszłego sezonu, od wczesnej wiosny, zapraszamy Was serdecznie na aktywne weekendy ze zwiedzaniem Sudetów na e-bajkach. Oferta już niedługo, jeszcze teraz przed zimą, już się pojawi na stronie. Pozdrawiam Was serdecznie.